Po godzinie dziewiątej rozpoczęła się w czwartek sesja Rady Miasta. Z wielu względów była ona wyjątkowa i nie przypominała tych, do których przywykliśmy. Przede wszystkim po raz pierwszy, kieleccy radni obradowali zdalnie. Jedynym obecnym na sali sesyjnej, poza pracownikami ratusza, był przewodniczący Kamil Suchański. Pozostali rajcowie, co warto podkreślić, w pełnym składzie oraz władze miasta połączyli się z systemem sesji interaktywnej przez internet. W ten sposób prowadzona była zarówno dyskusja, jak i głosowania. Już na początku radni zdecydowali, że z pierwotnie zaplanowanego porządku obrad zdjęto punkt dotyczący uchwały w sprawie kielckiego budżetu obywatelskiego na rok 2021. Wprowadzono m.in. projekty uchwał dotyczących samorządowego programu dla rodzin wielodzietnych, przedłużenia terminu płatności rad podatku od nieruchomości, odwołania obchodów święta Kielc 2020 oraz udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa świętokrzyskiego. W programie znalazły się też m.in. projekty w sprawie zmian uchwał dotyczących wieloletniej prognozy finansowej miasta Kielce na lata 2020-2045 oraz budżetu miasta Kielce na 2020 rok. Radni dyskutowali również nad zmianą uchwały w sprawie zasad gospodarowania obiektami stanowiącymi mienie komunalne, administrowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach, czy ustaleniem zasad funkcjonowania klubów Seniora i Klubu Senior Plus i uczestnictwa w organizowanych zajęciach. Pod obrady trafił program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kielce na rok bieżący. W porządku obrad pojawił się również blok uchwał poświęconych gospodarce nieruchomościami. Wyniki wszystkich odbytych głosowań dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta.